za zaproszenie po raz kolejny. Dziękuję Państwu za przybycie, tak liczne. Proszę Państwa, nasz wykład jest transmitowany po raz pierwszy live na moim kanale instagramowym, więc witam wszystkich tych, których interesuje psychologia i chcieliby posłuchać o mechanizmach obronnych osobowości. Proszę się nie martwić, Państwa nie widać. Także spokojnie. No właśnie, spotkaliśmy się parę dni temu, żeby rozmawiać o fikcji. Dziś będzie rzeczywistość, no wydaje mi się, że bardzo ciekawa, bo mechanizmy obronne osobowości ma każdy z nas. Każdy człowiek w jakiś sposób broni się przed tym, żeby się nie bać, żeby redukować lęk, który życie w nas wzbudza na każdym kroku. I właśnie mechanizmy obronne osobowości to są nieświadome zwykle sposoby, mechanizmy, które w życiu stosujemy, aby unikać i redukować zagrażające, unikać lęku i unikać strachu, aby zaspokajać własne potrzeby oraz żeby stawiać siebie w lepszym świetle. To jest coś naturalnego. Każdy z nas chce myśleć o sobie samym dobrze. Nawet jeżeli popełnił jakieś straszne rzeczy, straszne czyny, mamy taką umiejętność wybielania siebie. Powiem o tym wszystkim podczas dzisiejszego wykładu. Mechanizmy osobowości to nie jest coś złego, drodzy Państwo. To one czasem są nam bardzo potrzebne, żebyśmy nie zwariowali, żebyśmy utrzymali pewną równowagę psychiczną. Problem w tym, kiedy z nimi przesadzamy, problem w tym, kiedy stosujemy mechanizmy zupełnie nieświadomie i to w taki sposób, który powoduje konflikty interpersonalne. I o tym będę mówił. No bo jak jest dobrze, to nie ma o czym mówić, prawda? W gabinecie psychiatry czy psychoterapeuty nie mówimy o tym, że jest dobrze, no bo to szkoda czasu. Będziemy mówić o tym, co jest problemem i w jaki sposób ten problem naprawić. Najpierw dwa słowa, co to jest osobowość, skoro będę mówił o mechanizmach obronnych osobowości. Osobowość to jest względnie stały sposób reagowania, przeżywania, interpretowania zdarzeń, ekspresji emocji, stosunku do innych ludzi i wartości oraz norm społecznych. Każdy z nas w miarę jest podobny do siebie z wczoraj, dzisiaj i jutro, prawda? Jeżeli ktoś mówi, coś ty taki nie swój dzisiaj, prawda? No bo widzi, że jakiś sposób reagowania jest inny. Osobowość po części dziedziczymy temperament, czyli to, jeżeli ktoś ma duże zapotrzebowanie na bodźce, to jeśli ekspresja emocji, taka czy inna, są ludzie bardzo ekspresyjni, są ludzie bardzo oszczędni w swojej ekspresji, na przykład cisi, to jest ten temperament, o mówię, wykapany ojciec, wykapana mama, to jest właśnie to, czyli ten sposób reaktywności, ten sposób zapotrzebowania na bodźce, są osoby, które nie lubią jak się zbyt dużo dzieje, a są osoby, które muszą skakać na bungee, na spadochronie, bo inaczej czują, że to nie jest to. Natomiast bardzo duża część naszej osobowości to są czynniki nabyte. To, w jaki sposób my myślimy o świecie, to, w jaki sposób my myślimy o sobie, o przyszłości, no to bierzemy to najpierw od rodziców w procesie wychowania, potem kształtuje nas środowisko, grupa, nasze własne doświadczenia, ale też traumy. Prawda? Jeżeli ktoś jest ofiarą na przykład molestowania seksualnego w dzieciństwie, jego osobowość ukształtuje się inaczej, niż gdyby nie był. Znów, nie ma ludzi, którzy nie mają traum, nie ma ludzi idealnych. A każdy z nas przeżył coś dobrego, coś złego, no i to jest nasza osobowość. No i oczywiście tym szczytem już takiej osobowości, znaczy tym takim, no czymś na szczycie, no to jest światopogląd. Każdy z nas go ma, jeden taki, jeden inny i to wszystko razem możemy nazwać osobowością. To tak woli wyjaśnienia, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, ale przejdźmy już do mechanizmów obronnych osobowości. Ja, proszę Państwa, ja tak sobie myślałem przed tym wykładem, jak, w jaki sposób opowiedzieć to Państwu. I tak sobie pomyślałem, podam kilka takich charakterystycznych, albo takich, które sprawiają problemy, albo pacjentom, albo takich, z którymi ja mam do czynienia w gabinecie, które trudno jest, że tak powiem, zmienić, które powodują konflikty.
No i tak, taki klucz wymyśliłem sobie do tego naszego dzisiejszego wykładu i zaczniemy od zaprzeczenia. Zaprzeczenie, tu nie ma co tłumaczyć, prosta nazwa, prosty mechanizm, to jest nieprzyjmowanie do wiadomości, że zrobiło się coś w taki, a nie inny sposób. Najczęściej źle, nie zaprzeczamy, jeżeli ktoś nas pochwali, prawda? Zaprzeczamy, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi krytyczne. Jeżeli zrobiliśmy coś źle i jest pretensja. Nie, ja tego nie zrobiłem. To już od dziecka jest, nie? Ja tego nie zrobiłem. Zaprzeczamy faktom. Ktoś się spóźnił i na przykład ja mam tak. Znów będę podawał pewne przykłady takiego z życia, z gabinetu, bo to są takie, to fajnie Państwo to, myślę, wyczujecie. Na przykład są pacjenci, którzy się notorycznie nie zjawiają na wizytach bez odwołania. Nie odwołują ich, a nie przychodzą. I to są pacjenci, którzy stosują, no, problematyczni, prawda, z różnych względów. Ja nie mówię nawet o względzie finansowym, bo wtedy po prostu się siedzi i się czyta książkę albo pisze. Natomiast jest pewna grupa pacjentów, którzy notorycznie tak robią. Raz umówił się, nie przyszedł. Drugi raz umówił się, nie przyszedł. Trzeci raz umówił się. I teraz tak, no, albo machnąć ręką, albo porozmawiać o tym na zasadzie interwencji terapeutycznej, bo to znaczy, że ta osoba tak robi w życiu. Nie tylko w stosunku do mnie, konkretnego lekarza, tylko tak po prostu ma i Państwu udowodnię, że tak jest. No i na przykład pada z mojej strony uwaga, staram się być grzeczny, bo to są sytuacje dość problematyczne, bo pacjent się wtedy denerwuje, bo czuje się atakowany, więc najspokojniej jak potrafię, wie, mówię, spóźnił się Pan albo nie przyszedł Pan czy Pani trzy razy. I zdarza się, pacjent mówi, nie, to nieprawda. Zastosował ten mechanizm, to wiemy, bo tu po prostu my mamy też swoje systemy, prawda? Więc pacjent zaprzecza. I wtedy, jeżeli wchodzimy w polemikę, to bardzo często ta osoba czuje się atakowana. Bardzo często u tej osoby pojawiają się bardzo negatywne emocje, typu złość na osobę, która zwraca uwagę, zaprzeczanie, zapieranie się, więc trzeba bardzo uważać. Osoba, która zaprzecza, to jest osoba takiego szczególnego ryzyka konfliktu. No bo on zaprzecza, nie widzi, no to... A z drugiej strony, jak dyskutować? No nie przyszedł trzy razy, prawda? No co, pokazać kalendarz? No nie, też nie wchodzimy w jakąś parodię. Są osoby, które zaprzeczają emocjom, które przeżywają. I na przykład właśnie, co panią tak zdenerwowało? A pacjentka mówi, ja nie jestem zdenerwowana. Prawda? I wtedy też interwencja terapeutyczna jednak powinna zmierzać ku temu, żeby to zaprzeczenie rozbroić w jakiś sposób. Prawda? No znów, jeżeli powiem, tak, jest pani zdenerwowana, no to zaczynamy się kłócić. To nie jest dobry pomysł. Więc raczej trzeba to delikatnie, czyli zapytać, ok, jakie są te emocje w tej chwili przeżywane, prawda? Najczęściej pacjenci mylą złość ze smutkiem. To jest bardzo częste i mówią, jestem smutna, a to aż kipi, z wściekłości. I my musimy też jakby naprowadzić albo pokazać, że nie, to nie jest smutek, to jest złość. Znów mechanizm obronny. Smutek nam łatwiej przyjąć. Jestem smutna, nic z tym złego. Jestem zła, jestem zły, jest to pewnego rodzaju kłopot, bo wszyscy od dziecka mówili, nie złość się tak, prawda? Nie złość się. Więc często w ogóle przychodzą pacjenci, którzy mają rozpoznanie depresji, na przykład przewlekle obniżony nastrój, a dominuje złość. To nie jest takie proste powiedzieć pacjentowi, wie pani, to nie jest depresja. No bo mi powie, no co pan wie? Widzi mnie pan raptem 20 minut, a ja mam 10 lat historii leczenia, prawda? A złość jest taka, że rozsadza gabinet, prawda? Zobaczcie państwo, jakie to jest trudne. Gabinet jest miejscem szczególnym, bo to jest miejsce chronione. Tam się pacjentowi krzywda nie stanie. Przynajmniej nie powinna. Ale w życiu nikt nie będzie tego pacjenta jako osoby, prawda, głaskał, tylko od razu jest kłótnia, od razu, prawda? Więc to, jeszcze wrócę do zaprzeczania, popowiem o kolejnym mechanizmie obronnym, czyli racjonalizacja. Czyli to jest pozornie racjonalne uzasadnienie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy pozostają ukryte, czyli nieświadome. Ktoś nie poszedł na rozmowę o pracę z powodu lęku. Bał się, że nie dostanie tej pracy. Powodowało to w nim silne emocje, więc nie poszedł, zrezygnował, więc już na pewno nie dostanie, ale racjonalizuje. To nie była praca dla mnie. Już mi lepiej. No, już jest lęk o wiele niższy. Za daleko.
by trzeba było dojeżdżać. Niewygodna praca, to nie w Bydgoszczy, to gdzieś tam, prawda? W Poznaniu, to nie dla mnie. No ale jeszcze 3 dni temu to była dla niego praca. I tak dalej, i tak dalej. Jest wiele fajniejszych prac. Racjonalizowanie nie ma granic. Racjonalizujemy, wszystko można zracjonalizować. Można zracjonalizować zabijanie ludzi. Też o tym powiem, prawda? No, zabiłem, wyrwałem chwast, prawda? Racjonalnie wytłumaczył, lęk obniża się, zrobiłem dobrze. Tylko, jeżeli całe życie tak będziemy robić, no to daleko nie zajedziemy. No, kiedyś na tę rozmowę o pracy trzeba pójść. Kiedyś ten lęk trzeba się z nim zmierzyć, jeżeli chcemy cokolwiek robić. Racjonalizacja idzie bardzo często w parze z zaprzeczeniem. Zaraz o tym powiem. Albo też racjonalizacja typu szukanie winnych własnej porażki. To jest bardzo trudna sprawa, jeżeli mamy jakąś porażkę i racjonalizujemy. Ale student się nie nauczył, ale obwinia nauczyciela. Zadawał dziwne pytania, to głupi nauczyciel, nikt od niego nie zdaje. Możemy sobie zracjonalizować. To oczywiście, skąd się to bierze? No to się bierze od samego początku, od wychowania, prawda? Rodzice nas czasami uczą racjonalizować. No nie martw się, rzeczywiście ta pani była głupia. Prawda? No okej, dobra, tylko że potem rośnie młody człowiek i on nie jest winien. Wszystko, co złe, jest winą innych ludzi. Ja jestem dobry. Jakie są tego konsekwencje? Obniży się poziom lęku, czuje się sam ze sobą dobrze, no bo głupi nauczyciel był, faktycznie. Ale jeżeli tak cały czas będę robił, to nie będzie progresu, nie będzie rozwoju, nie poprawię błędu, który popełniłem czy popełniłam. A jeżeli ktoś mi zwraca uwagę na ten błąd, to wchodzę znów w jakieś negatywne emocje. Denerwuję się, złoszczę się, no bo wiem, że to jest wina tego nauczyciela, a nie moja. Więc znów, na chwilę obniżenie poziomu niepokoju, lęku, czuję się ze sobą dobrze, ale zastopowanie rozwoju. Tak na bieżąco będę mówił, różne myśli mi do głowy wchodzą. Pacjenci nie przychodzą do gabinetów psychoterapeutów, psychiatrów, kogokolwiek, specjalistów od zdrowia psychicznego i nie mówią tak, proszę popracować nad moimi mechanizmami obronnymi. Nie. Pacjenci przychodzą z depresją, z zaburzeniami lękowymi, z bezsennością, z jakimś poczuciem, z myślami samobójczymi, a my dopiero w trakcie pracy z tym pacjentem, jak trochę go poznamy, docieramy do tego, że pan czy pani cały czas racjonalizuje. Tak? Nie dostałam pracy po ten, po tamten, po tamto. Nie skończyłam studiów po to, po tamto, po siamto. Prawda? Zawsze jest jakiś winny, tylko nie ja. Fakt. Pacjent 3-krotnie bez odwołania, widzicie państwo, przyszedł, to już mówiłem na wizytę, przy polemice złość, gniew na lekarza, na terapeutę. To rzeczywiście tak jest. I często towarzyszy zaprzeczaniu racjonalizowanie. Może i nie odwołałem wizyty, ale na pewno nie 3 razy, tylko 2. I to dlatego, że miałem naprawdę ważny powód i to nie z mojej winy. Wypadło mi coś w pracy, padał śnieg, a więc nie atakuj mnie pan, odczep się pan ode mnie. Tak ludzie nie mówią, oczywiście ja to tak trochę przeinaczam, ale to jest na zasadzie robi się gęsto. Prawda? I znów my musimy wejść w te mechanizmy. No nie 2, tylko 3. Tego dnia i tego dnia. Prawda? I znów to są ciężkie rozmowy. Praca z mechanizmami obronnymi, to się pacjent będzie bronił, żeby on ich nie odda za darmo. To rzeczywiście wymaga pewnego czasu, pewnego uświadomienia sobie i tak dalej. Często towarzyszy właśnie złość, wściekłość na rozmówcę, no czepia się. Prawda? Można zrobić inaczej, nic nie mówić. Czyli na zasadzie jesteś nasz klient, nasz pan. Nic się nie odzywam, nie będzie konfliktu. Ale cały czas ten pacjent będzie powielał te schematy. Prawda? Nie mówiąc o tym, że po prostu będzie notorycznie nie przychodził na wizyty i ich nie odwoływał. Kolejny mechanizm, o którym warto wspomnieć, bo dość częsty, to jest wyparcie. I tutaj podam przykład osób, które zmagają się z uzależnieniem, bo to jest pierwsze, co jak wchodzi pacjent z uzależnieniem, to na 99% ten mechanizm w sobie ma, bo rzadko się zdarza, że pacjent mówi, oczywiście zdarza się, ale rzadko, że mówi, ja mam problem alkoholowy, ja jestem uzależniony od alkoholu.
albo od narkotyków. To jest rzadko, no chyba że po terapii, po 10 rozmowach z różnymi ludźmi, po tym, że żona mówi, że odejdę od ciebie, jak czegoś nie zrobisz. Aczkolwiek jest wyparcie i osoba mówi, nie jestem alkoholikiem, bo... Możemy sobie wymyślać, co tylko chcemy. Ja podaję takie przykłady rzeczywiście najczęściej padające. Przez ostatni miesiąc nie piłem. No przecież nie leżę obsikany. Tu już pacjent mówi ładnie, wszystko jest elegancko. Nie leżę obsikany w rynsztoku. No. Tak, żona, no widziałaś mnie? Żebym ja był kiedyś obsikany w rynsztoku? No nie widziałam. No widzi pan. Mam pracę. Zarabiam. To ja utrzymuję rodzinę. Przecież dobrze wyglądam. Prawda? I to, co jest najciekawsze, to jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda, tylko nijak się ma to do diagnozy, którą stawiamy, że jest uzależnienie od alkoholu. Pacjent wybiera problem, tu są elementy racjonalizacji, tu są elementy wyparcia, prawda, zaprzeczenia i racjonalizacja jeszcze w przypadku uzależnionych od alkoholu jest taka. Piję, bo mi to pomaga, naprawdę, niech mi pan wierzy, jak sobie wypiję wieczorem, to ja lepiej śpię. No piękna racjonalizacja. To jest prawda tego dnia. Natomiast wyniki badań i doświadczenie życiowe wskazuje na to, że im większa konsumpcja alkoholu, tym częściej pojawiają się zaburzenia snu. Na drugi dzień, na trzeci dzień, na czwarty dzień. Tak? Więc jesteśmy w błędnym kole, pacjent sobie pięknie racjonalizuje, po wypiciu nie mam lęku. Okej, ale ja mówię wtedy tak, a jakby pan nie miał lęku, czy pani, no to by pan tu nie siedział, bo przyszedł pan do mnie z powodu lęku. Jeżeli ten alkohol pana leczy z tego lęku, no to co? No właśnie, zastanówmy się, prawda? To jest tak, że szukamy takich błędów logicznych, jakiegoś dojścia do osoby, bo my, jeżeli walczymy z uzależnieniem, to my musimy to wyparcie rozbroić. Nie ma opcji. To jest pierwszy etap w ogóle pracy z człowiekiem, z uzależnieniem, żeby rozbroić jego wyparcie, którym on jest obudowany jak jakimś pancerzem. Piję, bo mnie do tego zmusza rzeczywistość, tak ludzie mówią. I ja mówię, dobrze, rzeczywistość idzie, łapie pana, tak, przytrzymuje i wlewa alkohol do ust, no to rzeczywiście pana zmusiła. Czasami rzeczywiście takie trochę rozluźnienie sytuacji, każdy ma swój styl. No i się człowiek śmieje, no haha, faktycznie, no rzeczywiście głupotę palnąłem, prawda? No nie, rzeczywistość nie zmusza, prawda? No to każdy z nas decyduje, co ma robić. Nalewam sobie, kupuję najpierw tą butelkę, nalewam sobie, biorę, piję i żadna rzeczywistość mnie nie zmusza. Ale faktycznie ludzie często tak sobie racjonalizują. Przecież pan, no to, a pan nie pije? Przecież w tych czasach to tylko pić. Narkotyki działają leczniczo. Często od młodych ludzi to słyszę. Narkotyki działają leczniczo. Amfetamina taka, że psychoza, prawda? Marihuana od 10 lat codziennie, tak? I pacjent przekonuje, że narkotyki działają leczniczo. No właśnie, ale jak już mówię o uzależnieniu, o tych sposobach, jak ludzie sobie radzą, jak ludzie racjonalizują, jak kombinują, no to powiem, no, uzależnienie nie ma nic wspólnego z leżeniem z posikanym w rynsztoku. Nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś przez miesiąc nie pije. Ja znam pacjenta, który przez 10 lat nie pił, a jak wszedł w ciąg, no to po 3 czy 4 miesiącach wylądował na detoksie, bo inaczej się nie dało, prawda? 10 lat nie pił. To jest koncentracja na przyjmowaniu substancji, to jest brak kontroli przyjmowania substancji, to jest głód substancji, chce mi się napić, muszę się najarać, tak? Bo mnie zaraz szlak trafi, tak ludzie mówią. To są straty i tutaj jak straty jest najłatwiej, bo tutaj zaprzeczy, nie, ja nie muszę, ja nie mam, no ale straty. Czy prawo jazdy zabrali? No, zabrali. No właśnie, już jest strata. Strata, konflikt z prawem. Czy złamał pan nogę, czy tam, no zdarzyło się raz tak. No ale to przypadek, prawda? Jest konflikt, jak się układa relacja? No nie, no, jest konflikt, prawda? I te straty jest łatwiej zobaczyć, bo one są bardziej takie namacalne. No i inne objawy abstynencyjne i tak dalej, czyli my walczymy akurat z wyparciem u pacjentów poprzez szukanie pewnych takich sytuacji, faktów, które pacjent powie, no tak, no mam straty. Czyli jeżeli my przełamiemy to wyparcie, racjonalizowanie, to wtedy mamy pole do pewnej pracy. Nie wiadomo, czy ona się uda, ale na pewno się nie uda, jeżeli cały czas będzie wyparcie i racjonalizowanie. Przechodzimy teraz, proszę państwa, do innego świata,
Bo opowiem Państwu o reakcji, o mechanizmie obronnym, który niezwykle jest dla mnie interesujący, bo to ma takie znaczenie też społeczne, czyli tak zwana reakcja upozorowana. Co to takiego? To jest wyrażanie uczuć lub zachowań przeciwnych niż rzeczywiście odczuwane. Złodziej krzyczy łapać złodzieja. Proszę Państwa, to jest częstsze niż nam się wydaje, ponieważ ludzie tak sobie radzą. W ten sposób niedojrzały radzi sobie z jakimś deficytem. Jeżeli mam deficyt, to będę robił odwrotnie, tak? Czyli notoryczny kłamca zasiądzie chętnie w Radzie do Spraw Uczciwości. Bardzo chętnie. To jest coś, co jego będzie interesować. Osoba korzystająca namiętnie z pornografii, jeżeli wejdzie w jakieś struktury gdzieś tam, to będzie walczyć z pornografią. I to jest częste u osób ze świecznika. Tak? I osoby te zwykle wchodzą w rolę strażników moralności. Ja się tak przyglądam strażnikom moralności i zawsze, no nie ukrywam, może to nieładnie, ale mam pewną satysfakcję, jeżeli jakiś strażnik moralności zostanie przyłapany na takiej reakcji upozorowanej. Historia zna wiele takich przypadków, natomiast my się tego nie uczymy się na tej historii. Kiedyś przyszła do mnie pacjentka i powiedziała, no w złym stanie, depresyjna, bo zdradzał ją mąż. Okazało się, że od wielu lat, oszukując ją, była inna kobieta i tam święta dzielone, że tutaj tak, tutaj tak, no taka bardzo trudna sytuacja dla tej osoby, dla tej pani i przyszła z depresją. I mówi, wie pan, ja wszystko rozumiem, że zdradzał, no faceci są tacy, jacy są, zdradzają tak, ale mój mąż zawsze siedział w pierwszej ławce w kościele i ja tego nie mogę zrozumieć. No i trzeba było właśnie powiedzieć, że to nie ma związku. To nie jest tak, że osoby, które siedzą w pierwszej ławce w kościele nie stosują, nie robią jakby złych czynów. Prawda? I tam bo tam rzeczywiście była perfidia taka. No ten, po prostu ten mężczyzna ją wiele lat oszukiwał. I ta kobieta sobie z tym nie mogła poradzić. Ona jakby nie mogła zgody wewnętrznej mieć na to, że on stosował wobec niej taką reakcję właśnie upozorowaną. Mówi, on był pierwszy, co tydzień do komunii. Wszystko, no przykładnie tak, tylko że tam w innym mieście była druga kobieta, na przykład przez 5 czy 6 lat. Tak? Bardzo no, zdewastowana kobieta, jakby psychicznie trzeba było dużo pracy, żeby ją z tego wyciągać. I tutaj podam Państwu te dwa nazwiska, bo nie mogę, no nie mogę nie podać. No. To jest Edgar J. Hoover. Wieloletni szef FBI, to jest człowiek, który jest jak Sewr pod Paryżem, jeśli chodzi o reakcję upozorowaną. On przez ponad, czy niespełna 50 lat szefował FBI i on szefował to za pomocą haków. On miał haki na wszystkich, to był jego sposób sprawowania władzy. Hoovera bali się prezydenci, zresztą nie wiem, 5 czy 7, nie pamiętam, ale wiem, prezydenci się zmieniali, a Hoover trwał. Hoover robił nagonki na obyczajówki, jak wiedział, że ktoś, coś, prawda, jakiś polityk konserwatywny i tak dalej. Robił nagonki na osoby homoseksualne i tak dalej, i tak dalej. I sam uprawiał seks z mężczyznami, jak się okazało później. I w seksuologii funkcjonuje taki termin zespół Hoovera. To znaczy, no, nieformalnie, no, tak się mówi. Zespół Hoovera to jest właśnie taka reakcja upozorowana, gdzie osoba kreuje się na właśnie strażnika moralności, a sama robi dokładnie to samo, z czym walczy. Od nazwiska tego jegomościa. No i to jest kardynał Alfonso López Trujillo, to jest też przykład zespołu Hoovera. Ja już o nim kiedyś tu na jednym z wykładów mówiłem, ale muszę powiedzieć jeszcze raz. To jest nieżyjący, ale o tym trzeba mówić. To jest przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny w latach 80. Ogromny autorytet z ambony, taki do spraw moralności. Seks tylko w celach prokreacyjnych. Zakaz stosowania prezerwatyw. Zakaz masturbacji. Nic. Tylko tak w pracy. A po pracy kardynał Alfonso López Trujillo szedł do swojego domu w Bogocie, miał mieszkanie, Kolumbijczyk, i tam uprawiał seks z młodymi mężczyznami, którzy uprawiali ten seks za pieniądze.
No i żeby było jeszcze ciekawiej, kardynał Alfonso López Trujillo lubił sadomaso. Bił tych chłopaków, czasami wbrew ich zgody. Skąd to wiemy? Wiemy z ich relacji, że to są ludzie, którzy żyją nadal. Prawda? Więc znęcał się nad nimi. A jeszcze, żeby było ciekawiej, wielu nie płacił za te usługi. Wracał z powrotem do pracy i znów grzmiał jak z ambony. Jest to twórca no, tej ogólnej takiej teraz teologii moralności. Nie żyje już. Ale trzeba o nim mówić. Reakcja opozorowana ciąg dalszy. Teraz schodzimy z góry na dół, do nas samych, bo reakcja opozorowana dotyczy też każdego z nas. Niech rzuci kamieniem ten, kto czegoś takiego nie zrobił. Otóż czasami się zdarza tak, że w zwykłych sytuacjach ktoś mówi i zachowuje się w sposób całkowicie odwrotny od tego, co naprawdę myśli. Dlaczego? Dlatego, żeby mieć święty spokój, dlatego, żeby się podlizać, dlatego, żeby wejść w jakieś układy, prawda? Czyli na przykład ktoś nienawidzi szefa, a zachowuje się wobec niego tak, jakby go bardzo lubił, prawda? No, zwykła ludzka przywara, no, możemy to nazywać dwulicowością, możemy to nazywać hipokryzją, możemy to nazywać przymilaniem się, natomiast psychologia nazwała to właśnie reakcją upozorowaną i faktycznie to się obserwuje. To bardzo się ludzie na to skarżą, prawda? Że on taki przymilny coś, a za plecami to wbije nóż w plecy. Znów, ja nie chcę piętnować tego typu rzeczy, bo wszyscy je robimy. Jeszcze raz mówię, niech rzuci kamienie, ten, kto tak nie zrobił. Ale, bo to ma pewien cel. Prawda? Obniżam sobie niepokój, będę miły i tak, że nie trzeba się kłócić, nie? Tylko tu chodzi o to, że jak jest taka przesadna, my mówimy o tych mechanizmach obronnych, kiedy to idzie w taką stronę, no... To burza, nie? Burza. Dobrze, projekcja. Drodzy Państwo, projekcja to jest przypisywanie innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech. Ja mam coś w sobie, czego nie lubię, a przypisuję to temu, tej, tamtemu. Matka krzyczy na dziecko, sądzi, że dziecko jest agresywne, a w rzeczywistości to ona jest agresywna. Ona przypisuje dziecku coś, czego nie ma, ale po to, żeby lepiej się poczuć. Krzyczy na dziecko, bo ono jest niegrzeczne, jest agresywne. Lepiej się czuje, lepiej. Jestem dobrą matką. Znów, na krótką chwilę mi poprawia to samopoczucie. No ale jeżeli tak będzie wychowywać swoje dziecko, no to dziecko będzie mieć zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości. Ktoś jest chciwy, a zauważa te cechy u innych. To jest też charakterystyczne, bo jeżeli my mamy coś w sobie takiego, czego nie lubimy, to patrzymy, czy o, zobacz ten, zobacz tamten, prawda? Naturalny odruch. Znów, ja tego nie piętnuję jako mamy to wszyscy. Natomiast uwaga z tą projekcją, jeżeli będziemy jakby przesadzać albo zupełnie nieświadomie to robić. Czyli właśnie zawsze, jak pracujemy z takimi mechanizmami, takimi, które rażą, albo takimi, które rzeczywiście są bardzo szkodliwe dla pacjenta, w jego rozwoju, albo są jednym z powodów zaburzeń, z powodu których się zgłosił, no to musimy to ujawnić, nazwać po imieniu, uświadomić i zacząć zmieniać. Pacjent projektuje na terapeutę swoje cechy. Jest nieufny, zauważa nieufność u terapeuty. Spieszy się, patrzy, opa się spieszy. Widzę, że pacjent się spieszy. To jest też naturalna reakcja, prawda? Może ja się spieszę też, ale widzę, że... Tak to wygląda. Czyli projekcja to jest taki dosyć powszechny i najczęściej zupełnie nieświadomy mechanizm właśnie przerzucania. Przeniesienie, znów to jest coś podobnego. Bardziej tu chodzi o uczucia, takie też nienazwane, bo projekcja to bardziej właśnie coś konkretnego. Przeniesienie to jest przenosimy uczucia z jednej osoby, wobec której nie mogą zostać wyrażone na inną, często bliską osobę. Czyli pracownik zły na szefa po powrocie do domu stosuje agresję wobec rodziny. Co? Rodzina Bogu ducha winna, ale on nie może sobie pozwolić, żeby ujawnić te negatywne emocje wobec szefa, bo to jest nieakceptowalne, ale już wobec rodziny tak, przeniesienie. Przeniesienie jest częstym zjawiskiem w gabinecie psychoterapeuty, w gabinecie lekarza, psychiatry i częste, czyli pacjent przenosi negatywne uczucia kogoś na tego pacjenta. Najczęściej to jest zgodne z płcią, czyli jeżeli na przykład ma jakieś negatywne
jakiś negatywny stosunek do ojca, to tym ojcem staje się lekarz mężczyzna, prawda? A do, jeśli ma jakiś negatywny stosunek do matki, to tą matką najczęściej staje się terapeutka kobieta i jest przeniesienie. I to jest ważny element w pracy terapeutycznej, dlatego że pacjent nie powie, ja mam negatywny stosunek do ojca. Rzadko. Znaczy może tak powiedzieć, oczywiście, ale czasami to jest takie zawalowane. Natomiast na przeniesieniu my to wyczuwamy i wtedy omawiamy. Łapiemy to, tak jak z tą osobą uzależnioną, że szukamy takich faktów, takich różnych emocji, które gdzieś tam złapiemy i mamy cię. Teraz popracujemy nad tym. Idealizacja. To jest niezwykle trudny mechanizm do rozbrojenia, bo to znaczy, że to, tu są dwa etapy. Rozszczepienie obiektu, dajmy na to jakiejś osoby, na dwie części, dobrą i złą. Jesteśmy zlepkiem cech. Dobre, złe, średnie, nijakie, takie, siakie i owakie. Natomiast w idealizacji rozszczepimy sobie dobre i złe i zaprzeczamy istnienie złej strony. Czyli widzimy tylko dobre cechy danej osoby. No oczywiście to jest, jak się ktoś zakocha, no to wiadomo, że idealizuje. No ale tutaj jakby na... To robi dlatego, że jest zalew fenyloetyloaminy, dopaminy. To mózg jest w takiej fizjologicznej psychodzie, prawda? Sytuacja zakochania to jest taka sytuacja, gdzie te emocje są tak silnie pozytywne, że w ogóle nie ma sensu szukać złych cech. To nie jest na to czas. Natomiast autorytety. Mamy tendencję do idealizowania autorytetów. Czyli odrzucamy złe cechy, jakiś guru, no i osoby zmarłe. Zmarły się źle nie mówi, ale czasami to może być problemem. Jeżeli na przykład ojciec zmarł i ten ojciec jest idealizowany przez pacjenta, to jest pewien problem, trzeba bardzo delikatnie, powoli też jakby no, bo ojciec nie był idealny, to, że on nie żyje, nie zmienia jego cech charakteru, prawda? A to są bardzo trudne emocje, dlatego że często pojawia się poczucie winy. No jak ja mogę źle myśleć o ojcu? To nie chodzi o to, żeby myśleć źle, tylko żeby mieć realny obraz rzeczywistości. Że mój ojciec był fantastycznym człowiekiem, bo to, to, to i to, no ale był agresywny. I ta agresja w jakiś sposób oddziałuje na mnie teraz, bo ja sobie nie mogę poradzić z różnymi innymi rzeczami, ale ojciec nie żyje, już z nim tego nie załatwię. Więc łatwiej mi jest go idealizować. No ja fantastycznego ojca. Super, dobrze, ale popatrzmy całościowo. Problem polega też wtedy na to, kiedy problem wychodzi też wtedy, kiedy zmarł na przykład rodzic, a dziecko było małe. To wtedy jest pomnik. Zdarza się też. To też trzeba ten pomnik rozbroić, bo na przykład dziecko miało tam 7 lat czy 10 lat, zmarł rodzic, znaczy zmarł ojciec. No już niech taki będzie przykład. I mama mówi, widzisz, twój ojciec to tak by nie zrobił. Twój ojciec i ten ojciec jest jakimś idealnym bytem, nieistniejącym i też jest jakby poczucie winy. W świadomości społecznej idealizacja jest istotna też, jak ktoś umrze, no to się źle o nim nie mówi, prawda? Mamy teraz, i to oddziałuje też na całe społeczeństwo, mamy teraz dwie osoby, według mnie, tak jak ja obserwuję rzeczywistość, które idealizujemy, dwie osoby zmarłe, to jest Lech Kaczyński, bo nie żyje, i to jest Jan Paweł II, bo nie żyje. O tych obu osobach nie powinno się źle mówić, bo ludzie będą się denerwować, złościć i może być pewien konflikt. Jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o to, żeby kogoś oczerniać, tego ojca czy tą osobę historyczną nieżyjącą, tylko żeby dociec prawdy, dociec tej szarości. Cecha dobra, cecha średnia, cecha taka, cecha inna. Człowiek jest z krwi i kości, prawda? Ma cechy dobre i złe. Idealizacja, jeżeli kogoś idealizujemy i to jakoś do nas i się czujemy gorsi, ponieważ tamten jest idealny, no to my musimy to rozbroić, bo nie idzie inaczej. Zdarza się, że jest jakaś przemoc w rodzinie i na przykład kobieta idealizuje tego partnera, a on ją bije, on jest tak z zewnątrz, jak ja słucham, to się włos jeży na głowie. A on mówi, on jest fantastyczny, jest świetny, on zawsze, zawsze pomoże. Tylko, że nie słuch wczoraj, no ale nic takiego. To jest trudna praca, prawda? No nie można powiedzieć, wie pani, no pani mąż jest okropny, jest straszny. Nie można w tę stronę, no bo osoba zerwie kontakt, relację terapeutyczną. To trzeba bardzo, bardzo wyważyć i bardzo
ostrożnie. Kolejny mechanizm, o którym chciałem Państwu powiedzieć, to jest też niezły mechanizm, to jest intelektualizacja, czyli ignorowanie emocjonalnego znaczenia sytuacji. Koncentracja tylko na racjonalnych wyjaśnieniach. Są takie osoby, które bardzo intelektualnie podchodzą do wszystkiego. Najczęściej są to osoby inteligentne. Osoby z doktoratami, jacyś profesorowie. Jeżeli ktoś wszedł w rolę profesora i on jest tym profesorem 30 lat czy 40 lat i ma na przykład jakąś depresję, to jest duża szansa na to, że będzie intelektualizował, rzucał przykłady jakichś publikacji. A bo wie pan, ja wyczytałem w Lancecie, że to i to. A ja wtedy mówię, a jak się pan czuje? A co pana cieszy? Jest zdziwienie, jest taki szok, no bo on o Lancecie, prawda? A mnie nie obchodzi, co on przeczytał w Lancecie, tylko ja widzę, że ten pacjent wszystko intelektualizuje, każdą sytuację intelektualizuje. Intelektualizacja może pomóc zachować spokój i skupienie, tak? Bo my tak sobie troszeczkę to na spokojnie, szkiełko i oko, będziemy sobie wszystko analizować i te artykuły czytać, tylko nie minimalizuje wpływu emocjonalnego na człowieka. Tak, traktowanie wszystkich bolesnych sytuacji jako łamigłówek to wyjaśnienia, w których uczucia nie są brane pod uwagę, a często tłumione, to jest blokowanie emocji, to uniemożliwia pracę z tymi emocjami, bo jeżeli ktoś czuje smutek, bo jest na przykład samotny, albo że uwikłał się w jakąś trudną relację, w jakiś konflikt, to on musi to poczuć, my to musimy nazwać, tak, czuję smutek, albo czuję zawstydzenie, albo czuję wściekłość, tak? Jeżeli tego nie będzie, tylko w Lancecie coś napisali, i teraz dyskutujmy o tych neuroprzekaźnikach. No i co mi by pan zapisał? Jaki neuroprzekaźnik byśmy chcieli pobudzić dzisiaj? A ja mówię, no ale jak się pan czuje? I tu jest przykładowy dialog. Jak się pan czuje? No czuję się tak, jakbym miał obniżony poziom serotoniny. Czyli jak? No chyba pan wie, jaki wpływ na samopoczucie ma serotonina. Prawda? To są osoby inteligentne. Ta intelektualizacja skądś się bierze, na zebraniach naukowych błyszczą, tak? Ale my musimy trochę też rozbroić tej intelektualizacji, bo to nie idzie. My musimy powiedzieć, kto pana przytulił ostatnio? Kto panią ostatnio przytulił? Czy to jest potrzebne? Czy pani ma taką potrzebę, czy nie? Czy lubi się pan, czy pani przytulać, czy nie? Odwrotnie, w drugą stronę. Osoba patrzy na nas jak na kosmitę, bo ją interesuje serotonina. Ja czasami też mówię, a pan widział tą serotoninę? Na oczy? Tak czasami mówię, bo ja nie, szczerze mówiąc, przyznam się Państwu, ja serotoniny nie widziałem. Oczywiście jak badamy kanały, badamy receptory serotoninowe i tak dalej, no to tam się podaje znacznik, on się łączy, robi się rezonans i tam świeci, jak bardziej świeci, to jest więcej tych receptorów. To są oczywiście metody, ale serotoniny tak, żeby ona była w ręku, na szkiełku, nie widziałem. Dobrze, teraz się zrobi trochę poważniej. Bo chciałem też powiedzieć o czymś, co jest bardzo groźne dla nas, a wydaje mi się, że chyba coraz częstsze, czyli o dehumanizacji. Dehumanizacja to jest taki mechanizm, który neguje człowieczeństwo drugiej osoby. Czyli zaczyna się postrzegać drugiego człowieka jako zwierzę, jako przedmiot, pozbawiony godności, uczuć, afektów i emocji. I to jest takie bardzo, to budzi bardzo silnie negatywne emocje wobec grupy, jakieś obrzydzenie, jakaś niechęć oraz dehumanizacja jest silnym motywatorem do podejmowania działań agresywnych. Przed każdą wojną propaganda pracuje nad tym, żeby zdehumanizować te osoby, które chcemy zabić, zniszczyć, zlikwidować, prawda? To, co się teraz dzieje za naszą wschodnią granicą, przecież tam jest, to się nie zabija ludzi. To są młode chłopaki, młodzi chłopcy zabijają, prawda? On musi sobie jakoś wytłumaczyć. To nie są wszystko psychopaci. Oczywiście biorą tam też takich, ale to nie są wszyscy psychopaci. On musi mieć jakiś mechanizm w sobie, żeby później normalnie przez resztę życia spoglądać sobie w lustro, prawda? Więc to jest wszystko, jakby ci ludzie są zdehumanizowani. Te cele i to wtedy usprawiedliwia i to wtedy poprawia moje samopoczucie, tak? Bo to my jesteśmy lepsi, lepszymi, a my to jest robactwo, to jest to, co
I tutaj muszę o tym powiedzieć, drodzy Państwo, bo to jest coś, jak ja zobaczyłem tę konferencję, to jest konferencja, to jest kadr z konferencji prasowej ministra Mariusza Kamińskiego w 2021 roku. Jak ja to zobaczyłem, to myślałem, że fake. Nie mogłem uwierzyć. To są kadry, nie wiem, czy Państwo na pewno pamiętacie, prawda? Była dehumanizacja migrantów. Niezależnie jak to ta sytuacja jest bezpieczna, niebezpieczna, to zdajemy sobie sprawę. To był taki książkowy przykład dehumanizacji. To nie są ludzie. To są, tutaj jest imię, to co wykreśliłem, to było imię i nazwisko osoby podane. Cudzoziemiec. Gromadzili liczne materiały wskazujące na zaburzenia seksualne w kierunku pedofilii i zoofilii. Zalali nas zboczeńcy, zwyrodnialcy, nie ludzie. Tak? Jakieś robactwo. Proszę, mam dowody. Nie mogłem w to uwierzyć, ale tak było, prawda? Ale mówię o tym dlatego, że to naprawdę wymaga głosu sprzeciwu. Bo to jest jeden krok do tego, żeby już zastosować agresję. To jest sprzed 20 lat, prawda? Też to zdjęcie, to jest żołnierka z Guantanamo, która trzyma na smyczy jakiegoś więźnia. Prawda? Tu zakryłem jego twarz. To jest dehumanizacja sprzed 100 lat. Lata 30. Nawet nie sprzed 100 ubiegłego wieku. No właśnie. Nazywanie ludzi diablicami, diabłami. Prawda? Nazywanie ludzi szkodnikami, niszczycielskimi pasożytami cywilizacji europejskiej. No to jest to coś, z czym my... To się bardzo fajnie słucha tego, bo to od razu byśmy chcieli udusić kogoś takiego, prawda? To jest bardzo, bardzo taki sprytny mechanizm, tak? Natomiast no to jest nic innego jak dehumanizowanie grup konkretnych po to, żeby było łatwiej w jakiś sposób z nimi walczyć. Zachęcam Państwa, jeśli nie obejrzeliście film Strefa Interesów. Tutaj zobaczycie wszystkie mechanizmy obronne, o których mówię. To jest kadr z tego filmu. Za murem jest obóz koncentracyjny Auschwitz, a to jest ogród Rudolfa Hessa, komendanta tego obozu. I tam są jego dzieci, się bawią, żona ma piękne kwiaty. To jest film, teraz jak o tym mówię, to mam ciarki, bo to jest film, nie można powiedzieć piękny, bo to nie jest odpowiednie słowo, to jest film wstrząsający. Wszystkie, jakie oni stosowali mechanizmy obronne, własne, żona nie chciała wyjeżdżać stamtąd. Mówi, tu jest tak dobrze. A jeszcze to, co najciekawsze było w tym filmie, to ani pół kadru nie było z obozu, tylko był ten mur, tylko było widać dym, jak leci. To było tak mocne, i rzeczywiście te osoby, one się czuły dobrze w jakiś sposób, prawda? Dobrze funkcjonowały, dzieci się uczyły, żona kwiaty pielęgnowała. Idylla. Za murem był obóz koncentracyjny. Niezwykły film. Zachęcam, jeśli Państwo nie widzieliście, a lubicie kino, to jest... Tylko to trzeba mieć nastrój. To trzeba mieć... Ale film jest bardzo kulturalny, tam nie będzie przemocy. Tylko tam będzie bardziej taki wstrząs. Ale to się dzieje chyba teraz, mam wrażenie, też. No ale już przejdźmy teraz do czegoś lepszego, żeby zmienić nastrój na trochę lepszy. Więc opowiem Państwu o takim mechanizmie, który się nazywa sublimacja. I to jest jeden z takich korzystniejszych mechanizmów obronnych. Czyli sublimacja jest okej. Najczęściej jest okej. Sublimacja to jest przemieszczenie celu popędowego na zgodny z akceptacją społeczną. No to nic w tym złego. Prawda? Osoba o skłonnościach sadystycznych zatrudnia się w rzeźni. Prawda? Czyli realizuje swój popęd, tak? Ale w rzeźni, akceptowanie, tak? Lubi to. I nie ma tu żadnej szkody, prawda? No, rozumiem, pod warunkiem, że robi to zgodnie ze sztuką rzeźnicką. Sublimacja popędu seksualnego na miłość bliźniego u osób duchownych. No, to jest to, do czego się młodych mężczyzn zachęca, tak? Nie będziesz seksu uprawiał, ale te pokłady energii miłości, które masz, sublimuj na miłość bliźniego, na pracę i tak dalej, i tak dalej. To jest ten mechanizm, który byśmy chcieli wywołać. Czy się da? Czasami nie, ale czasami się da. Osoba lubiąca przeżywać dreszczyk emocji czyta kryminały, drodzy Państwo, albo je pisze, prawda? To jest sublimacja, no bo można się tam wyżyć, prawda? Wszystko zrobić, ale w sposób akceptowalny społecznie, tak? Nikogo nie skrzywdzimy,
tym. Więc to jest taki mechanizm fajny, czyli jeżeli mamy jakąś cechę, której nie akceptujemy w jakiś sposób, bo nie możemy jakoś właśnie typu no, skłonności sadystyczne, prawda, do rzeźni przyjmą, można to realizować, nikomu krzywdy nie czyniąc. Co tu jeszcze mamy? Acting out. Acting out to jest bardzo groźny mechanizm obronny osobowości. To jest rozładowanie nagromadzonego napięcia wywołane nieuświadomionymi impulsami i życzeniami. Chuligani biją kijami baseballowymi pierwszego napotkanego człowieka, Bogu Ducha Winnego. Znaczy żaden nie powinien być bity, żeby nie było, ale no nawinął się, no pech. Prawda? Dlatego, że wybuchło w nich. Wkurzyli się, bo przegrali mecz, bo ich drużyna przegrała mecz. No i te emocje tak narosły, że już nie ma możliwości ich zatrzymania. Przechodzi Bogu Ducha Winny człowiek, dostanie pałą. Ja wyżyłem się, tak? Tak samo jak reagowanie na natychmiastowe, nie, to powinno być reagowanie natychmiastową agresją, tak, natychmiastową agresją na krytykę. Jeżeli kogoś krytykujemy, to możemy się spodziewać strzału w głowę. Czy strzału w sensie, no, uderzenia, nie strzału może z karabinu. Z karabinu też jak ktoś ma, prawda? Możemy. Dlatego tu też tak się chciałem zatrzymać nad tym, jeszcze dokończę to, co tu jest zysk agresora, faktycznie wyładowanie się, on się lepiej czuje. W tym momencie jemu lżyło. Pobił tego człowieka, no, już mi lepiej, prawda? Poczucie wszechmocy, wzrost poczucia pewności siebie, uznanie wobec grupy. Jak jest grupa agresywna, to on ma uznanie, że o, to jest, umie. Proszę Państwa, to nie jest coś niezwykłego. No, ja przypominam sobie takie rzeczy, jak byłem chłopakiem, że ktoś kogoś pobił i miał szacunek grupy, prawda? No ten to jest... To są normalne cechy, które w nas są. Tylko problem polega na tym, żebyśmy byli świadomi, że acting out to jest coś, co jednak nie służy rozwojowi. No ale biologia jest biologią, testosteron jest testosteronem. Mężczyźni są bardziej agresywni niż kobiety, chociaż widziałem takie filmiki w wykonaniu kobiet młodych, że no, włos się jeży na głowie. I to jest właśnie to poczucie władzy. I tak dalej, i tak dalej. I teraz właśnie takie os... Nie? I teraz jest taka informacja, taka przestroga. Bardzo uważajcie Państwo, jak zwracacie komuś uwagę. To trzeba sobie wziąć do serca. Jeżeli ktoś coś robi złego, na przykład, nie wiem, rzuca papierki, nie wiemy, kto to jest. A nóż jest tak nabuzowany, że złamie nam kręgosłup, prawda? I to się mówi, że jest znieczulica. Ludzie nie reagują, bo się boją, bo ludzie wiedzą, co jest dla nich dobre. Ja nie bronię znieczulicy. Jeżeli leży człowiek nieprzytomny, trzeba podejść, prawda? Bo to nie jest zagrażające. Natomiast jeżeli coś się dzieje, ktoś kogoś bije, no to możemy stracić życie. No przecież tak się działo. Ile razy ktoś podszedł, prawda, zastrzelili, albo nóż wbili i koniec. Acting out, on był jeszcze, jak był na środkach jakichś psychoaktywnych, to już w ogóle. To go nie chroni przed odpowiedzialnością karną, tylko życia nie wróci temu prawemu obywatelowi. Więc co trzeba zrobić? Najlepiej powiedzieć, wzywam policję. I uciekać, albo oddalić się, tak? Wzywam policję, tak? I wtedy ja bym tak zrobił, tak? Nie ryzykowałbym. Teraz wkraczanie w konflikt, bo to rzeczywiście jest, my nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. I rzeczywiście można stracić życie. Wtedy jak powiemy, wzywam policję, czy krzykniemy i nawet będziemy jakoś tam uciekać, czy oddalać się, to człowiek się ogarnie, no bo jak wzywam policję, to znaczy, że on teraz przeżywa lęk. Nagle zmieniamy jego stan, tak? Pod warunkiem mówię, że nie jest jakiś zamroczony, prawda? A jeżeli my zaczniemy z nim teraz konfrontować to, no to tą agresję przerzuci na nas i nie daj, no ma nóż, podetnie gardło i już. Także tak raczej wydaje mi się, że ja bym tak chyba zrobił, to jest chyba bardziej rozsądne z punktu widzenia naszego zdrowia i dobra. Acting out. Identyfikacja to jest też jednostka w różnym stopniu utożsamia się z drugim człowiekiem. Przejmuje jego myśli, cele, zachowania. Może to być etap rozwoju młodych ludzi. Mamy swoich idoli. Ludzie się ostrzygą tak jak idol. Mają zdjęcia jego, jeżdżą, identyfikują się. Jeżeli idol jest na jakiejś diecie, to oni robią to samo.
Prawda? Jeżeli coś zrobi, że ktoś popełni samobójstwo, to jest wtedy fala samobójstw. Zobaczcie, jakie te mechanizmy są czasami groźne. No, ktoś zginął śmiercią samobójczą, jakiś piosenkarz, prawda? I jest nagły wzrost samobójstw u tych osób z powodu identyfikacji. Identyfikuje się z tą osobą. Młody człowiek, tak. Gorzej jest, jak już jesteśmy dorośli i na przykład rodzice za bardzo identyfikują się ze swoimi dziećmi. No to jest wtedy większy problem, no bo każą im robić to, co oni by chcieli, żeby robili, a nie żeby te dzieci. I wtedy na studia trzeba iść takie, jakie rodzic sobie wybierze. Znaczy, oczywiście trzeba, mówię w cudzysłowie, ale tak się dzieje czasami. Ja na przykład miałem pacjentkę, lekarkę, przyszła do mnie z depresją, z takim no poważną depresją. Ja powiedziała, wie pan, 6 lat studiów medycznych, zabrana młodość, i ja teraz wiem, że ja nie będę pracować jako lekarka, bo ja tylko poszłam dla rodziców, ale już teraz już nie mogę więcej, bo jak jestem w tym gabinecie, to mi się niedobrze robi. No, tak było. No i to jest, teraz trzeba to wszystko odwrócić, prawda? No 6 lat to nie całe życie, no można coś pozmieniać, tylko no tak się, taka była identyfikacja rodziców, przymus. A osoba poszła, poświęciła się dlatego, żeby się poczuć lepiej, no, żeby nie rozczarować rodzica. No nie rozczarowała, tylko rozczarowała siebie. Kompensacja. Kompensacja to jest też ciekawe, to też wszyscy mamy, drodzy Państwo. No każdy z nas ma deficyty, mocne strony, średnie strony i chcemy skompensować, nie pokazać tych słabych, prawda? Tylko problem się pojawia wtedy, kiedy przesadzamy. Czyli wynagradzamy się za braki lub deficyty. To daje chwilową przyjemność, ale powtarzana może utrudnić usunięcie deficytu. Bo jeżeli, no jeszcze tu przeczytam, osoba ma niską samoocenę i fotografuje się ze swoim samochodem, a jeszcze jak on jest jak Porsche czy jakiś, no to już na pewno wszyscy się zachwycają, że osiągnęła sukces, dom, prawda, markowe ubrania, no przecież to jest nasza rzeczywistość. I to nic złego. Ja znów nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja krytykuję te mechanizmy, tylko czasami jest to rzeczywiście groteskowe, momentami. Jeśli rzeczywiście się wpada w taką groteskę i czasami rzeczywiście to odpycha. I wtedy taka osoba, która kompensuje swoje deficyty, na przykład poprzez tam cały czas jakieś te markowe rzeczy i tak dalej, no to ona później przychodzi i mówi, wie pan, mówi, ja jestem samotny albo samotna. Nikt nie chce ze mną. No bo nie jesteś sobą, człowieku. Bo masz jakieś deficyty i zamiast się wziąć za nie, pracować, ty udajesz kogoś, kim nie jesteś. To nie doprowadzi cię do sukcesu. To ta chwilowy, fajnie się klika, fajne, dużo lajków będzie. Prawda? To wszystko fajnie wygląda. Natomiast kompensacja jako sposób na życie zawsze będzie nam utrudniać pracę nad naszymi deficytami, bo powinno się je nazwać. Mam taki i taki deficyt, no mam niską samoocenę. Muszę coś z tym zrobić. Przecież nie jestem aż tak zły, czy aż tak zła, jak o sobie myślę. Prawda? Albo zacznę pracować nad tym, albo pójdę gdzieś na terapię, albo na jakieś, nie wiem, jakieś są warsztaty różne, albo sobie poczytam książki, które mi jakoś poprawią samopoczucie. Prawda? Natomiast prostsze jest skompensować w taki czy inny sposób. I często pacjenci z niską samooceną, jak przychodzą do gabinetu, to oni bardzo się chwalą. I to, wie pan, bo ja mam dwa kierunki studiów, ja wybudowałem dom, ja mam, ja mówię, w czym mogę pomóc, jakie są dolegliwości. I no to już nie trzeba badać człowieka, żeby wiedzieć, że tam jest problem, prawda? My, to może nie jest problem na tu i teraz, na problem w tej chwili, ale u mnie już taka lampka. Kompensacyjnie, coś się dzieje, jakieś niska samoocena, jakieś deficyty niewyrównane, prawda? Ktoś ma deficyty na przykład w życiu emocjonalnym, obawę jakieś przed związaniem się z kimś na długo i sobie kompensuje numerkami gdzieś z prostytutkami w ten sposób. I on ma teraz bogate życie seksualne i jest wszystko okej, okay. ale rok, dwa, trzy minęły i jest poczucie nieszczęścia. No to nie działa na dłuższą metę, ale chwilowo fajnie, poprawia samopoczucie na chwilę. Rozszczepienie. Rozszczepienie to jest, no właśnie, taka czarno-biała ocena obiektu. Opisywanych takie jako niezintegrowany podział na aspekty dobre i złe przy braku umiejętności jednoczesnego doświadczania obu stron jako jednej spójnej całości. Charakterystyczne dla osobowości chwiejnej emocjonalnie, borderline, albo dla ludzi, którzy mają w tym momencie takie silne emocje. Ja podam Państwu przykład.
Ktoś idealizuje, a fantastyczne, to jest super, poznałam faceta, o super, jest fantastyczny. Za chwilę coś się stało, to jest najgorszy, to jest dramat, to jest najgorszy człowiek, jakiego w ogóle w życiu i to jest taka chwiejność, prawda? Jest takie rozstrzygnięcie. Nie widzimy tej jakby osoby jako całości, tylko raz widzimy tę cechę dobrą, raz widzimy tą cechę złą. Rzeczywiście osoby z taką osobowością chwiejną emocjonalnie mają szczególną cechę, taką szczególny dar w cudzysłowie do tego, żeby rozszczepiać, tak? I raz, ja zawsze się też obawiam, jak ktoś mówi, jest pan najcudowniejszy, z taką przesadą, ja się wtedy tak skulam, bo mówię, no, to niech tylko jeden błąd wystarczy, żeby był popełniony, no to jest pan najgorszy wtedy. To idzie w drugą, jakby oba ekstrema. Więc wtedy szukamy tej szarości, prawda? Nie każdy z nas jest najcudowniejszy, jesteśmy normalni, przeciętni. Jeżeli z tego rozszczepienia robimy kontinuum, no to wtedy jakby to jest trochę lepiej. No powiem Państwu też o eufemizmach, no to jest pewien mechanizm, taki pewien... Ludzie, żeby się lepiej czuć, no nie mówią, że piją, tylko mówią, że nie wylewają za kołnierz, prawda? Też się lepiej czujemy trochę i to jest bardzo często. Jak ja pytam pacjentów, czy pije pani alkohol, no za kołnierz nie wylewam, wiadomo, tak jak wszyscy. Albo pacjenci uzależnieni od alkoholu mówią, że się wypiło. Wypiło się. No i jak w ostatnich tam miesiącu? Wypiło się. A ja wtedy mówię, a kim jest się? Żeby, tak? I, no, pośmiejemy się najczęściej. No faktycznie, wypiłem. Przez ostatni miesiąc wypiłem. Się poszło. Prawda? Ja wypiłem. Ty wypiłeś. Prawda? To trzeba korygować, dlatego że to pomaga temu pacjentowi, bo to on wypił. Nie przyszedł po to, żebym ja krzyczał, tylko żebyśmy ocenili sytuację, więc się wywalamy, prawda? Za kołnierz nie wylewamy, no też nazywamy rzecz po imieniu. Wziąłem zamiast ukradłem, prawda? Dosyć często. Ja zawsze staram się nazywać, że ukradł pan, no, ukradła pani, prawda? No, okej, okay, no tak się stało, to teraz, no i co teraz zrobimy z tym, nie? No to nie jest choroba psychiczna, że ukradł, no po prostu i z tym nie przychodzi, tylko no, ukradł i coś tam kombinował, jakieś są konflikty, prawda, no wziąłem, no nie, no ukradłem, nie? Nazwijmy rzeczy po imieniu, no dobra, no ma pan rację, ukradłem. Powiedziałem dwa słowa za dużo, prawda? To często jak jest konflikt w rodzinie, no powiedziałem jej dwa słowa za dużo, ale żeby tak się zachowywała, no ale zaraz, dwa słowa za dużo, no to, no co, no powiedziałem, że jest i pada wiązanka, no to faktycznie, czyli ubliżyłem, zwyzywałem, skrzyczałem, dwa słowa za dużo nie. No i ubarwiłem, zamiast okłamałem, prawda, no tych eufemizmów możemy sobie wymyślać, to rzeczywiście w sytuacji, gdy ludzie, ja nawet nie mówię o gabinecie, ale tak mówimy, no generalnie, prawda, czasami jeżeli chcemy rozbroić mechanizmy obronne, czy w jakimś konflikcie, no to trzeba powiedzieć, no nie ubarwiłeś, tylko po prostu okłamałeś, ukradłeś, napiłeś się, upiłeś się, a nie się upiło. Proszę Państwa, mechanizmy obronne osobowości są powszechnie stosowane przez wszystkich z nas. Każdy z nas korzysta, raz zaprzeczy, raz zracjonalizuje, raz coś innego zrobi jeszcze, prawda? Raz będzie projektował. Projekcja jest nieświadoma, no po prostu tak robimy. Idziemy do lekarza czy do kogoś, rozmawiam z kimś i go nie lubię. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, no coś może ma taką cechę, dopiero muszę się zapytać, bo go lubię, odwrotnie, natychmiast, prawda? Może to jest jakieś przeniesienie, może gdzieś jest jakaś nieuświadomiona fantazja, którą akurat ta osoba jakoś personifikuje, że tak powiem. To nie jest nic złego, pod warunkiem, że nie przesadzamy. One bronią nas przed przeżywaniem lęku. Czasami warto zracjonalizować i powiemy, no faktycznie może to nie była praca dla mnie, no już trudno. Może będzie lepsza i to nam w jakiś sposób poprawia samopoczucie. To trochę usprawiedliwia nasze działanie, ale na krótką metę. No i jeżeli rzeczywiście mamy jakieś mechanizmy obronne, które cały czas stosujemy, to warto sobie je
uświadomić i pracować nad deficytami. I to jest chyba coś, co tutaj jest chyba najważniejsze, co chcę Państwu powiedzieć, bo praca terapeutyczna to są dwie rzeczy. Uświadomienie sobie problemu i zmiana. Często pacjenci mi mówią tak, no byłem na terapii 5 lat. O, no to długo, fajnie, nie? No ja mówię, no dobrze, 5 lat pan był, czy pani była, no i co? No i uświadomiłam sobie wszystkie moje problemy. A ja pytam, no i co? No i nic. No i co, uświadomiłam. A czasami jeszcze ludzie mówią, wie pan co? I nic, jest jeszcze gorzej. Dlatego, że jak sobie tylko uświadomimy, że to stosuję tam, to stosuję, tak robię, ojciec mnie bił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i nic z tym nie zrobimy, to to nas przytłoczy. Prawda? To znaczy ludzie często wtedy mówią tak, no to już jestem, już nawet 5 lat terapii mi nie pomaga. Nie, to nie jest tak, tylko terapia, ja mówię wtedy, to jest praca nad zmianą. To jest zmiana, czyli zmieniamy, ale żeby zmieniać, trzeba wiedzieć co. Czyli najpierw, czyli uświadomienie sobie, to jest pierwszy etap pracy. Ważny, niezwykle ważny. Ale dopiero jak już sobie uświadomimy, nad czym pracować, to ta zmiana. I zawsze wtedy właśnie staramy się zastanowić, jak ta zmiana, czy była, czy nie była, czy coś wyszło. Zawsze coś wyszło. To nie jest tak, że 5 lat terapii na marne. Tyle to ludzie aż tak nieracjonalni nie są, żeby tracić pieniądze. Żeby tracić pieniądze na darmo. Aczkolwiek rzeczywiście często pacjenci to mówią, uświadomiłem sobie, a ja mówię, za mało, musi być zmiana. A jeszcze czasami niektórzy mówią, wygadałem się, no to okej, fajnie, na chwilę ulżyło, ale to nie, terapia nie polega na tym, żeby się wygadać. Wygadać się można przyjaciółce, przyjacielowi i to jest bardzo ważne. Terapia polega na zmianie, leczenie polega na zmianie, prawda? Jeżeli zmiana jest, jest cel terapii osiągnięty w połowie, połowicznie osiągnięty, w 10%, troszkę osiągnięty. Może jeszcze nie czas, może dopiero za rok, za dwa, może osoba też musi trochę pobyć z sobą, żeby... Natomiast jeśli jest zmiana, no to jest cel terapii. Jeśli jest tylko uświadomienie, to może być pogorszenie. Tak, może być. To chyba wszystko. Na koniec nie mogłem sobie odmówić, żeby zaprosić Państwa do lektury mojej drugiej powieści. Sublimowałem swoje wszystkie najgorsze fantazje i pragnienia, pisząc mroczny thriller psychologiczny, w którym oczywiście wykorzystałem jakieś tam doświadczenie z pracy z różnymi problemami ludzkimi. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Cieszę się, że przyszliście. Dziękuję. Jeśli są jakieś...